Robert Lewandowski doszedł już do tak kosmicznego poziomu, że po każdym meczu można usłyszeć i przeczytać o tym, że znów pobił on jakiś rekord. Właściwie to mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o jego osobę, to po skończonym meczu rzadko kiedy zdarza się sytuacja, że oto polski piłkarz nie przekroczył, nie przebił jakiejś kolejnej bariery. Stąd postanowiłem, że z tych wszystkich jego niesamowitych wyczynów przedstawię wam 5, które w mojej ocenie są tymi najbardziej niesamowitymi. Rekordami, które są nie do pobicia, albo na których pobicie najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać jeszcze długie lata. Zapraszam do filmu. Rekord nie do pobicia numer 1. 5 goli w 9 minut. W roku 2015 Bayern Monachium grał przeciwko drużynie z Wolfsburga. Ze względu na to, że Lewandowski powracał do gry po niedawnym urazie, nie zaczął tego spotkania od pierwszej minuty. Na boisko został wpuszczony przez Guardiolę w momencie, gdy jego zespół przegrywał jednym golem. I od razu po wejściu na boisko zaczęły dziać się cuda. Bramki autorstwa Lewandowskiego zaczęły padać niemal jedna po drugiej. Sam piłkarz twierdzi, że tamtego wieczoru był w jakimś transie. Lewy pobił wtedy 4 rekordy Guinnessa naraz. Najszybciej zdobyty hat-trick w historii Bundesligi, najszybciej zdobyte 4 bramki w historii Bundesligi, najszybciej zdobyte 5 bramek w historii Bundesligi oraz najwięcej bramek strzelonych przez rezerwowego w historii Bundesligi. You just cannot be that good! That is an amazing goal! Rekord nie do pobicia numer 2. 4 gole w półfinale Ligi Mistrzów. A wyczyn ten jest o tyle niesamowity, że Lewy zdobył te 4 gole, strzelając je samemu Realowi Madryt. A wszystko rozegrało się 24 kwietnia 2013 roku, kiedy Lewy grał jeszcze w Borussii Dortmund. Spotkanie zaczęło się bez większych fajerwerków. Do przerwy pozostawał wynik 1-1. Dopiero po przerwie, w 50 minucie, Robert rozpoczął prawdziwy koncert. 50 minuta bramka, 55 kolejna, 67 ostatnia w tym meczu z rzutu karnego. Dla Lewandowskiego był to szczególny wyczyn z jeszcze jednego powodu. Otóż po tamtym meczu zaczął być postrzegany przez wielu miłośników futbolu jako napastnik z najwyższej półki. Wtedy zrobiło się o nim naprawdę głośno. Rekord nie do pobicia numer 3. 41 goli w jednym sezonie. Ten 72 rekord Gerda Müllera, wynoszący goli 40. Wyczyn ten jest o tyle niesamowity, że Lewy nie potrzebował do tego występów we wszystkich meczach rozgrywanych na przestrzeni sezonu. Otóż niedługo przed jego zakończeniem doznał kontuzji podczas gry w polskiej reprezentacji i był zmuszony pauzować miesiąc, opuszczając mecze od 27 do 30 kolejki. I choć wiele osób powątpiewało, że Robert da radę pobić ten rekord, to piłkarzowi udało się tego ostatecznie dokonać. 41 gola zdobył w ostatnim meczu kolejki. Uwaga, w 90 minucie spotkania. Gikiewicz i co? Lewandowski! Gol! Zrobił to! Maszyna Robert Made in Poland! Zrobił to! 41 gol! Od chłopaka, który urodził się w Warszawie przez pierwsze kroki w Leszcie, a teraz świeci jego gwiazda w piłkarskim firmamencie. Robert Lewandowski, brawo, brawo! Czekaliśmy do samego końca. Rekord nie do pobicia numer 4. Najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Bundesligi. Wyczyn ten jest niejako podsumowaniem wszystkich rekordów, o których do tej pory była mowa. Tytuł najskuteczniejszego obcokrajowca jest o tyle niesamowity, że, choć może mało kto już to teraz pamięta, kiedy Lewy przechodził do Borussii z Lecha Poznań, to jego pierwszy sezon w nowej lidze nie należał do najbardziej udanych. Skuteczność Lewandowskiego pod bramką jego rywali była daleka od satysfakcjonującej.
Niemcy do tego stopnia byli niezadowoleni z gry napastnika z Dortmundu, że zaczęli nazywać go Lewandowskim, gdzie Duf oznacza durny, głupkowaty, oraz powstawały skecze wyśmiewające grę Polaka. Koniec końców Lewy pożegnał się z Bundesligą w 2022 roku, siedmiokrotnie zdobywając tytuł króla strzelców tej ligi, a łączna ilość strzelonych przez niego bramek w Borussii i Bayernie to 312. Potrzebował na to 384 występów. Rekord nie do pobicia numer 5. Najlepszy strzelec w historii polskiej kadry. Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji Lewy strzelił 2 gole w meczu z Armenią, co przyczyniło się do tego, że jednocześnie został najlepszym strzelcem w historii naszej narodowej kadry, wyprzedzając Włodzimierza Lubańskiego, który, kończąc swoją przygodę z grą w reprezentacji w 1980 roku, miał na swoim koncie 48 trafień. Tak jak w poprzednim rekordzie, tak i tutaj, Lewandowski na początku przygody w kadrze prezentował się bardzo przeciętnie. Przez długi czas nie potrafił strzelić gola, a polscy kibice byli do tego stopnia rozgoryczeni jego postawą na boisku, że żegnali go gwizdami. Obecnie kapitan naszej reprezentacji ma na swoim koncie 76 trafień, a potrzebował do tego 134 spotkań. Thank you.